Do 30 lipca trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy Mediateki, czyli kreatywnym centrum książki, nauki, edukacji i technologii w Suwałkach. Ona odbywa się w różnej formie. Postanowiliśmy wyjść do naszych mieszkańców i zorganizować takie bezpośrednie spotkania. Inauguracja była w akwaparku, brało udział może około 50 mieszkańców. Zorganizowano też dwa kolejne spotkania w szkołach podstawowych nr 4 i 11. Ten projekt jest takim projektem, który czasami wzbudza jakieś kontrowersje, jakieś dyskusje, stąd wychodzimy bardzo szeroko i pokazujemy, co będzie, jak ta medioteka, ten nowy obiekt powstanie. Dlatego, by zaangażować do udziału w konsultacjach jak największą liczbę suwalczan, wysłano prawie 2,5 tysiąca SMS-ów z bramki SMS Urzędu. Informacja pojawiła się w dwutygodniku suwalskim, publikowano kilkukrotnie posty na stronie internetowej urzędu oraz w mediach społecznościowych, a ich zasięg to aż 17 280 odsłon. Informacje o konsultacjach ukazały się we wszystkich suwalskich mediach. My chcemy, żeby to było takie jedno miejsce, żeby to było również miejsce spotkań, miejsce i książki, i kultury, i miejsce, które przede wszystkim jest dedykowane, taki nacisk kładziemy tutaj dla młodego pokolenia. W Mediatece, kreatywnym centrum książki, nauki, edukacji i technologii w Suwałkach, znajdzie się biblioteka publiczna wraz z filiami oraz MIDI Centrum i SOWA. Mediateka to nowoczesny obiekt kulturalny, który przyczyni się do rozwoju społecznego i kulturalnego miasta, oferując nie tylko miejsce do wypożyczania książek, ale także przyjazną przestrzeń do spotkań oraz do rozwoju zainteresowań, kreatywności i innowacyjności. Na te inwestycje miasto ma zagwarantowane środki z Unii Europejskiej. My albo pozyskamy te środki z Unii Europejskiej, które czekają i są dedykowane dla miasta Suwałki, albo będziemy musieli przeprowadzić remont tych istniejących obiektów za własne pieniążki. Zachęcamy mieszkańców Suwałk do wypełnienia elektronicznej ankiety, która jest dostępna zarówno na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, jak i Biblioteki Publicznej. Prezydent Suwałk podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na utworzenie dedykowanego funduszu dla naszego miasta i gminy Suwałki. Tak zwany Miejski Obszar Funkcjonalny otrzyma na różne inwestycje w sumie 30 800 000 euro. Unia Europejska to nam finansuje. No i oczywiście tutaj mamy pewien zestaw naszych działań, projektów, które będziemy chcieli zrealizować. Miasto i gmina Suwałki będą wspólnie inwestować w projekty związane z szeroko rozumianym Smart City, ale też miejscami zieleni i rekreacji. Znajdą się również pieniądze na oświatę. Powstanie Centrum Integracji Senioralnej i Rodzinny Dom Dziecka. Doposażone będą instytucje kulturalne. Tych zadań jest bardzo dużo, ale one będą rozłożone w czasie. Zaczniemy w przyszłym roku, a realizacja pewnie zakończy się w roku 2027. W tym roku po raz pierwszy suwalskie szkoły podstawowe organizują podczas wakacji półkolonie dla uczniów klas 1-3. Z oferty w tym roku skorzysta 730 dzieci. Uzupełnieniem jest oferta Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz suwalskich placówek kultury. Rodzice sygnalizowali nam, że nie mają co ze swoimi pociechami zrobić, już jak rozpoczynają się wakacje. Dlatego też już od kilku lat takie półkolonie organizował Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tamtym roku trochę SOK. W tym roku już wszystkie instytucje kultury, również i Ośrodek Sportu i Rekreacji, ale jeszcze dołożyliśmy szkoły podstawowe i każda szkoła podstawowa poprowadzi półkolonie dla dzieci z klas 1-3. Od 24 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku we wszystkich szkołach podstawowych zostaną zorganizowane półkolonie. W każdej szkole zorganizowane zostaną minimum 2 5-dniowe turnusy półkolonii w godzinach 7.30, 15.30. Zapotrzebowanie jest olbrzymie. Ponad 700 dzieciaków zgłosiło się do udziału w tych półkoloniach. No i będą tam zaopiekowani, będą ciekawe, interesujące zajęcia prowadzone w szkołach, ale nie tylko w szkołach.
Dzieci będą uczestniczyły m.in. w zajęciach tanecznych, sportowych, kulinarnych, zajęciach o żywieniu, plastycznych, krajoznawczych, zajęciach z psychologiem. Na boiskach szkolnych i placach zabaw będą prowadzone zajęcia na świeżym powietrzu. Dzieci będą miały również zorganizowane wyjścia do kina, kręgielni, parku trampolin, suwalskich muzeów, nad zalew Arkadia, wyjazdy do Wigierskiego Parku Narodowego.